ustawia się do parkowania skośnego przodem. Przypominam, wjazd przodem, wyjazd tyłem. Przypominam również, że pierwsza linia ogranicza pole wjazdu 7,5 metra od stanowiska. Widzimy, włączył kierunkowskaz bardzo dobrze. Wjeżdża w pole przodem. Tak, nawet nie musi aż tak bardzo daleko wjeżdżać do końca. Wystarczy, że wjedzie, zatrzyma się i wyjeżdża tyłem. Przypominam również o kierunkowskazie. Widzimy, jest kierunkowskaz. I przypominam, że ograniczeniem pola wjazdu jest ta pierwsza linia, którą tutaj widzimy teraz, bo są trzy. Pierwsza, druga i trzecia. Pierwsza i druga to jest w przypadku kategorii C. Trzecia już jest kategoria C. Tak, i widzimy tutaj, trzeba, nie możemy naruszyć pola wjazdu. Kierunkowskaz był bardzo dobrze. I'm not afraid to die.